Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i dzisiaj mamy dla was dwa pytanka z bonusowym, które padły, jedno padło przy okazji zdaje się livestreama, drugie przy okazji jednego z materiałów. No i postanowiliśmy, że odpowiemy na nie właśnie w formie tego krótkiego materiału, co od czasu do czasu oczywiście robimy odnośnie tych pytań, które zadajecie nam w trakcie na przykład live streamów albo w trakcie premier, albo dotyczących jakichś bieżących kwestii. Natomiast mamy jeszcze na liście parę innych pytań, ale nimi zajmiemy się natomiast myślę, że w kolejnych odcinkach. No dobra, żeby nie przedłużać, lecimy z tymi pytaniami. I pierwsze z nich zadaje Marysia S. Bonus. Mam propozycję ciekawego projektu na czas braku premier, zwiastunów i box office. No, już coraz krócej, więc coraz mniej czasu na ewentualne zrealizowanie tego projektu, co oczywiście z różnych względów jest też dobrą wiadomością. Wybierajcie z Netflixa, bo raczej najwięcej osób ma, to prawda, filmy warte uwagi i omawiajcie je spoilerowo, tak jak przy premierach. Możecie na przykład wybrać dwa filmy o podobnej tematyce gatunku z danym aktorem i pozwolić widzom z wyprzedzeniem zagłosować w ankiecie na grupie facebookowej czy YouTube, o którym filmie najchętniej posłuchalibyśmy waszej dyskusji. Ja proponuję klasyki Seven Finchera, Interstellar, w nawiasie przed Tenet, Primal Fear, Sherlocki z Robertem Downey Jr., Red Dragon, Pacific Rim, mogą z tego być ciekawe dyskusje. Znaczy, do tej pory nie robiliśmy czegoś takiego, więc to jakby już mam wrażenie wskazuje na to, że to nie jest do końca dobry pomysł, to znaczy to jest fajna propozycja, jak najbardziej, natomiast podejrzewam, że w naszym wydaniu to by się zamieniło po prostu w ten taki obowiązek, który trzeba odwalić co tydzień, na zasadzie dobra, jeszcze musimy w tym tygodniu zrealizować dyskusję, no to dobra, to będziemy oglądać, musimy sobie obejrzeć w takim razie jakiś film i bardzo szybko po prostu myślę, że entuzjazm by nam wyparował, nie? Jakby napisy działają tak jak działają, prężnie i dostarczamy nam te materiały regularnie, bo udało nam się wypracować taką formułę, która nas nie męczy jakoś bardzo przy tworzeniu tych materiałów. I zazwyczaj jeśli już ogłaszamy jakieś nowe projekty, to najpierw pojawia się chęć zrobienia jakiegoś projektu, a bardzo często już jakby wypracowuje się formuła, a dopiero potem zamieniamy to na odcinki. Tak jak było na przykład z tym naszym pomysłem z Radkiem i Martą, żeby robić te odcinki o jakichś tam konkretnych horrorowych ikonach, bo i tak bardzo często oglądamy jakieś rzeczy z tym związane i tak bardzo często sobie dyskutujemy o tym prywatnie, więc równie dobrze możemy z tego robić odcinki. Tak samo powiedzmy pomysł na dodatkowy kanał związany z sesjami RPG, powiedzmy wypączkował, nie? Że po prostu te sesje wam dobrze powiedzmy, zwyczajnie miło się wam grało i zwyczajnie nie stało się to rutyną, ani ciężkim obowiązkiem, nie? Więc mam wrażenie, że o ile ten pomysł jest naprawdę fajny i być może kiedyś nas znajdzie może i uznamy, że to jest dobra opcja i coś takiego zrobimy, no to w tym wypadku myślę, że raczej zrezygnujemy. Tak, kanały ogólnie, które są niejako prowadzone przez widownię, wydaje mi się, że szybko umierają. Jakby bardzo fajnie mieć kontakt z widownią, bardzo fajnie rozmawiać z widownią, ale nie możesz omawiać tematów, które wybiera widownia. W tym momencie to się zamienia w czystą charówę i nie wyobrażam sobie w ogóle prowadzenia tych kanałów w ten sposób, bo można byłoby się zajechać, nie? Raz na jakiś bardzo rzadki czas, okej. Okay. Jak prowadziłem jeszcze kanał mocno o komiksach, to też wiem, że wiele osób robiło tak, że na przykład o jakim superbohaterze chcecie pogadać następnym razem, żeby było i tak dalej. I wiem, że gdybym ja coś takiego robił, to ten kanał bym zamknął dużo wcześniej bym przestał gadać o komiksach, niż faktycznie przestałem. Bo po prostu bym się zajechał raz, dwa. I tak jest tutaj. Za każdym razem, kiedy robimy jakikolwiek projekt, znaczy newsy ogadujemy, bo lubimy gadać o newsach. I tak, jak jest jakiś news, to na konwersacji ktoś go wrzuca i he, lol. Beka, czy coś w tym rodzaju. Za każdym, kiedy się pojawia jakiś news, to o nim gadamy, więc jakby też możemy o nim pogadać. Natomiast takie dodatkowe rzeczy, jakieś, które nie wynikają z tego, co się obecnie dzieje w branży, to muszą być od nas. Może to brzmieć samolubnie, ale no tak, to jest nasz kanał, my go prowadzimy i my poświęcamy mu ten czas, więc w momencie, w którym miałoby być coś zewnętrznego, to tak jak Łukasz powiedział, jeden, drugi projekt i byśmy już siedzieli, znowu to trzeba zrobić. No nie wiem, tak jak z Radkiem nagle stwierdziliśmy, że chcemy pogadać o rzadkich postaciach w Spider-Manie. Tak, to było wokół Jackpot, ale jakby nie musieliśmy tego robić przy Jackpot, a stwierdziliśmy, że fajnie pogadać o takich bohaterach, nie? Czy jakakolwiek inna sytuacja, jak gadaliśmy o jakichś złoczyńcach, czy o jakimś serialu, no bo generalnie nie gadamy o serialach, bo seriale to są też rzeczy, które jest zbyt posegmentowana jakby ta grupa, żeby gadać o jakimś serialu. Nigdy to się nie będzie klikać na naszym kanale. Ale dobra, chcemy gadać o Watchmen. Watchmen nam się podobało, gadamy, się nie klika, ale nieważne. No cały czas to musi wyjść od nas, niestety. Znaczy, stety.
Nie, bo to wiesz, ja też jednak wolę w takich kanałach jakąś nieprzewidywalność, że nie wiesz, co się pojawi w tej chwili, nie? Nie wiesz, o czym będzie gadane, bo wiesz, jakieś, nie wiem, zapowiedzi czegoś, czy właśnie coś brane gdzieś tam z jakiejś propozycji, nie? I no to... No to wiesz, no to jest dość specyficzna sytuacja i też jakbyśmy mieli, nie wiem, klepać jakieś właśnie recenzje filmów najnowszych, coś takiego, nie, to byśmy z tym zajechali już dawno, nie? A to jest jednak fajne, że pojawia się jakiś temat i od razu jest, wiesz, gdzieś tam na prywatnej konwersacji, o, czy chcemy o tym pogadać, nie? Kto chce o tym pogadać? Chce ktoś o tym pogadać? Fajnie. Jak chce ktoś pogadać, to na pewno wyjdzie to spoko i nie będzie to męczące, nie? Jak ktoś chce tym się interesować, a jak jest jakiś news, gdzie, wiesz, też pada dyskusja, czy o tym gadamy, no jak, wiesz, nie mamy czegoś do powiedzenia, to nie będziemy o tym na siłę gadać, nie? Bo po co? To nie ma zupełnie sensu, nie? Więc nawet jak się pojawi ten Snyder, gdzie tam, wiesz, gadamy o nim któryś tam raz, nie? Ale to gadamy dlatego, że mamy coś do dodania, chcemy o tym pogadać, nie? A nie dlatego, że trzeba to obgadać, nie? Bo jest kupa takich newsów i innych rzeczy, które po prostu przechodzą gdzieś bokiem. No bo po prostu nie czujemy potrzeby, żeby, wiesz, mieć zdanie na każdy temat, nie? Bo to jest największa zgroza, wiesz, dzisiejszej tuby i innych takich rzeczy związanych z popkulturą, nie? Że trzeba o wszystkim pogadać, nie? Jak ktoś się pojawi, trzeba mieć zdanie, trzeba to obejrzeć, albo nawet jak się nie obejrzy, to i tak trzeba coś o tym powiedzieć, nie? A no to można się zajechać po prostu, więc dajcie nam tak robić, co robimy, nie? I będzie fajnie. To jest chyba najzdrowsze rozwiązanie, nie? Że jeszcze, wiesz, ponad rogi i nadal daje to przyjemność. To też jeszcze ciągnąc to właśnie, dlaczego jak czasami wiem, że ludzie piszą, że dla beki to by chcieli, żeby Marta i Radek zrobili box office, a Oskar pogadał o horrorach albo coś takiego. Tylko, że no to jest wartość właśnie taka, że to dla beki, bo akurat danych osób to nie kręci. Jakby robić to tylko dlatego, że trzeba, no to skończyłoby się tym, że no wyglądałoby w ten sposób, że nie wiem, robimy to, żeby pomałpować przed kamerą i nic więcej, nie? I dlatego też właśnie dzielimy się na konkretne tematy, takie, które każdą osobę interesują. Ja generalnie nie gadam o horrorach, Łukasz teraz nie gra w D&D z nami, czy nie wiem, gadamy o Spider-Manie z Radkiem, box office oddzielnie, no każdy zgłasza się do tego, o czym chce gadać, a nie o czym musi gadać. Tak, plus jednak musimy mieć też przynajmniej dwie osoby, nie, które chcą o tym pogadać, nie? I na przykład mamy często pytanie o seriale, nie, czy tam któryś sezon jakiegoś tam serialu pogadać, czy coś, a u nas jest najczęściej tak, że każdy ogląda zupełnie inne seriale, nie, i praktycznie nam się mało co schodzi na tym samym momencie, więc no też nie będziemy na siłę, nagle ktoś nie będzie nadrabiał, nie? Na przykład mieliśmy tak z tym Dragon Ballem, nie? Który, wiesz, że musi obgadać i no, ja miałem go nadgonić, nie? Ale to też nie chciałem na siłę, bo to by byłoby sensu, tak. Nie? Jakbym, wiesz, siedział i binge'ował coś, to po prostu muszę obejrzeć, bo ktoś chce, nie? Wiesz, zacząłem czytać mangę, już jestem na zupełnie innym etapie, no też teraz nie będziemy do tego wracać, nie? Ale tak na to wyszedł Broly Young Justice, i od razu, przykład, chcemy o tym gadać, nie? No. Tak, ale tak samo było z Young Justice, nie? Też ani ty, ani ja chyba nie dokończyliśmy, nie? Czy ty już skończyłeś? Ja skończyłem chyba jakiś czas, ale późno, też dużo, dużo później. Tak, a mi jeszcze zostało tam parę odcinków, ale to wiesz, też nie będziemy nagle nadganiać, nie? Żeby po prostu wypuścić już, nie? Ja się chcę tym jednak, wiesz, delektować. No to pewnie jak się skończy drugi sezon Harley, to od razu pogadamy, bo ja kocham. Ale właśnie tak mieliśmy z Harley, nie? Że mieliśmy w tym samym zajawkę, w tym samym momencie, skończyło się, nie? I od razu gadamy. Ja dalej mam, jak ktoś. No, to właśnie działa trochę też w drugą stronę, nie? Że z racji tego, że mamy też inne obowiązki, no to jest też fakt, że nie każdy się interesuje wszystkimi tematami, to jest też okazja dla tych pozostałych osób, żeby w tym czasie sobie odpocząć, nie? I po prostu mieć przerwę. Dlatego na przykład ja choć strasznie fajnie się śledziło wasze sesje RPGowe, no to zwyczajnie logistycznie to nie byłby dobra opcja, żebym teraz się w to angażował, bo powiedzmy ten wolny, no tak jak tego ostatnio wpadały te sesje, no to ten wolny dzień powiedzmy w tygodniu, czasami dwa czy trzy dni, no to jest zawsze plus, nie? Więc też szczególnie w kontekście Radka czy Marty, którzy mają powiedzmy taką normalną 9-to-5 job, tak? I no nie mają tyle czasu na to nagrywanie. No, więc to też tak w kontekście rozmaitych narzekań, że mówimy o jakimś temacie, a jest jeszcze jakiś inny i czemu na przykład jakiś temat poruszamy któryś tam raz. No właśnie wynika to z tego, że po prostu staramy się, żeby to w miarę naturalnie, żeby tematy były dobierane naturalnie, nie? I dlatego też nie gadamy tak często o serialach właśnie, bo jednak trudniej jest nadrobić serial, aniżeli film jeden na przykład, czy jakiegoś newsa już w ogóle. No więc tutaj mała porcja zakulisowych informacji. No i dobra, w takim razie kolejne pytanie, tym razem o
no nie wiem od kogo, bo zostało zadane oczywiście w tej cudownej formie, gdzie nickiem jest początek pytania. W każdym razie pochodzi z live'a o Robercie Pattinsonie. Która trylogia jest lepsza? Halo czy Mass Effect? Radek wyjaśni, o co chodzi z Halo. To jest zdanie oznajmujące najwyraźniej. W nawiasie, które nie ma okropnego zakończenia, skopanego zakończenia. Muzycznie oba są wysoko. Oscar niech ma, że nie wyszło na PC. No bo właśnie, kolekcja MCH. Master Chief Collection. Master Chief Collection, okej, okay, dobra. Wyszła. To nie jest skrót Master Chief Collection, ale dobra, nieważne. I to jest pytanie numer jeden, jeszcze jest drugie, ale to może najpierw na to. Więc Radek wyjaśni. No jest napisane, że Radek wyjaśni, o co chodzi z Halo, więc no. Znaczy, czy która trylogia lepsza, no to dla mnie zawsze jednak Mass Effect, nie? Bo i inne emocje wiązane z Mass Effectem i bardziej się wczuwałem, bo w Mass Effectie jednak tworzysz tego Shepard'a swojego, nie? I się z nim w inny sposób łączy z tymi członkami drużyny, a Halo jest nastawione jednak na tego jednego bohatera, nie? Tam mijają, wiesz, wiele lat, gdzie on tam jest jakiś kryogenicznych, zamrożony tych, ma przestój jakiś, nie? I sam zupełnie się cały świat zmienia postacie, nie? No zawsze tam zostaje ta Cortana i tam jakieś, ale wiesz, ten cały świat się zmienia i tą stałą jest Master Chief, nie? Który przeżywa te wszystkie przygody. No i tam się też jednak na inną skalę toczy ten konflikt, gdzie on jest bardzo właśnie nie tak postać autentyczny, nie oparty tak na relacjach właśnie jak Mass Effect, nie? A te zawsze RPG oparte na postaciach to dużo bardziej cię wciągają, więc jak miałbym coś wybrać, to byłby to no, na pewno Mass Effect, ale Halo też kocham. Tylko ja mam tak, że tutaj jest pytanie o trylogię, a ja akurat trylogię tą oryginalną przeszedłem już po czwórce, nie? Bo czwórka to był ten moment, kiedy się zakochałem w Halo. Jak pamiętam właśnie konsolę kupiłem Xboxa 360, nie? I tam to był ten główny tytuł, nie? Czwórka. I mówię, chcę zobaczyć, z czym to się je, nie? I ona akurat miała takie fajne wejście, że nie musiałeś znać całego lore, nie? I można się było fajnie bawić. Że to było też tak troszkę jak, wiesz, film akcji z lat 80., nie? Że dostajesz tego bohatera, masz tam jakieś informacje, skrawki informacji, co się działo wcześniej, nie? Ale śledzisz jego przygodę tu i teraz, nie? I to było bardzo, bardzo fajne. Czwóreczka mi się bardzo podobała. No i jeśli będę się jakiejś trylogii wypowiadał, to szybciej się wypowiem o tej, która teraz trwa, nie? Bo czekam cały czas na zakończenie, było Guardians, jeszcze będzie, ma być jeden epizod, który podsumuje tą nową trylogię. Ale czemu Halo jest fajne? No bo kurczę, to jest opowieść o Kapitanie Ameryce. Wiesz, gościu, który tam od dziecka był szkolony na tego super żołnierza, w ogóle tam jest ta cała historia, że był wielki konflikt kosmiczny, jakiś, wiesz, zalew takich alienów, nie? Którzy całą galaktykę przejmują i trzeba było stworzyć broń, żeby z nimi walczyć, więc brało się dzieciaki i od, wiesz, eugenika od małego, nie? Żeby stworzyć z nich tych super, no kapitan w Ameryce, nie? Każdy miał być takim, zabrani od rodziny, nastawieni tylko na ten proces militarny, nie? I to ja zawsze lubię tą postać, nie? Która jest jednak wychowana w takich konkretnych warunkach, a później musisz zobaczyć, że ona jednak ma tam, wiesz, jakieś emocje, ma, no jest człowiekiem, nie? W tym wszystkim. Chociaż jest wytworem tego przemysłu militarnego, nie? I to mamy tego Kapitana Amerykę władowanego w zbroję Ironmana, tylko taką razy 300, nie? Bo ten Mjolnir Armor to jest coś, co Tony Stark, no jeszcze troszkę poczeka, zanim dojdzie do tego poziomu, nie? Najbardziej zabójczej zbroi w kosmosie. No i mamy tego Kapitana Amerykę w zbroi Ironmana, który musi tą pokonać zżerającą wszechświat inwazję takich kronenbergowskich, zombie-podobnych istot. A w tym czasie jeszcze dochodzi wątek tego, że musi uratować swoją cybernetyczną przyjaciółkę, tą Cortanę. To też ma swój wątek i tu nie mogę za dużo powiedzieć, bo tam to łzy idą po prostu i się dzieją rzeczy piękne. I to jest wszystko podane właśnie w takiej formie przygód Indiana Jonesa, ale połączonych z taką military exploitacją, nie? Że masz te wszystkie pojazdy, masz taką, wiesz, hard sci-fi, nie? Nie masz takich Gwiezdnych Wojen, że to jest space opera, nie? Tylko bardziej skupienie się na tej technologii, na tym wszystkim, co, wiesz, tam uwielbiam to, wiesz, te karabiny, z którymi biegasz i o matko, to jest taki, wiesz, orgazm, jak lubisz takie rzeczy. No i Halo dlatego jest fajne, nie? Że on łączy dużo fajnych gatunków, jest właśnie przygodówką, ale w zupełnie innym stylu niż właśnie Mass Effect, nie? Nastawionym na zupełnie inne rzeczy i też opowiada konkretną historię, taką naprawdę, naprawdę wciągającą i no, ja uwielbiam tą serię. W ogóle i wszystko. Od designu przez postać Master Chiefa, który nigdy twarzy nie pokazuje. To jest ten taki wątek, wiesz, że masz tego bohatera, który nie pokazuje twarzy i o, on jest super taki, wiesz, zastanawiasz się, kto tam się ukrywa pod tym hełmem.
No i lubię, ale jeśli miałbym wybierać coś, to Mass Effect, bo to mówię, tam zupełnie inaczej emocje były zaangażowane i też się czekało na każdą część, nie jak wychodziła, to się od razu biegło, od razu się save'y kopiowało, żeby wszystkie moje decyzje były, nie, bo to jest najważniejsze, nie, ten świat się zmienia wraz ze mną, nie, i muszę go zobaczyć, więc, ale obie serie kocham i czekam na kolejne części, znaczy Mass Effect tam mniej, bo wiem jak wygląda Andromeda. No dobra, Oskar, rozumiem, nie masz tutaj wytłumaczenia, dlaczego nie grałeś. Ja w Halo grałem tylko w pierwsze, które było na PC, a ta Master Chief Collection to chyba jakoś stosunkowo niedawno wyszło, więc już trochę późno. Mm-hmm. Kiedyś może odkurzę, ale ja no mam naprawdę dużo innych rzeczy. Będziesz... Gdyby to wychodziło wtedy, kiedy wychodziło normalnie, to może bym się tym interesował, ale ja bardzo rzadko wracam do starych gier po latach. Naprawdę rzadko jednak. Gry to jest bardzo specyficzne medium i mocno się zmienia i wiadomo, że wiele rozwiązań dzisiaj jest przestarzałych w tych starszych grach. Jeżeli już się nie złapało wtedy tego i to nie jest powrót nostalgią do danego okresu, do danego, wiecie, czasu, to ja mam generalnie problem z wracaniem do gier sprzed iluś tam lat, w które nigdy nie grałem. Szczególnie z tego okresu właśnie środku pierwszej dekady XXI wieku. Tak jakoś tam, to był ten moment, kiedy wydaje mi się stamtąd gry się najmocniej postarzały. Bo te wcześniejsze to jeszcze mają takie uniwersalne rozwiązania, to jeszcze wchodzą w ten gatunek retro, a te już tam z drugiej dekady to już zaczynają być, no one już są... mają inne rozwiązania, tak? A te właśnie jak, bo tak chwycięcie się trójwymiarem i tak dalej, one najmocniej się postarzały, tak mi się wydaje. Ale właśnie też oryginalna jednak trylogia to już jest no, bardzo stara rzecz, jeśli chodzi o jak zapieprza rynek gier. To jest tak jak dzisiaj ktoś próbuje grać w Uncharted i zaczyna od jedynki, nie? I jaki masz przeskok jakościowy między jedynką a dwójką, nie? Ja jedynkę męczyłem, nawet jak ja grałem w jedynkę, a grałem stosunkowo późno. Ja grałem już jak PS4 chyba wyszło, dopiero wtedy, mniej więcej na początku PS4 zacząłem odkurzać w ogóle tę serię i grałem właśnie w Uncharted 1 i ja męczyłem 1, to tak już było jakiś czas temu i się przemogłem, żeby przejść przez 1 i kocham tą serię, ale 1 do tej pory wspominam jako ten taki toporną strzelankę tak naprawdę. I wtedy widzisz, że wiesz, że narracja dalej daje radę, dalej ta historia wciąga, ale jak zaczynasz grać, no to mechanika już jest bardzo przestarzała. No i Halo, wiesz, ja też grałem w jedynkę, grałem akurat jeszcze po sieci, nie? Bo to było, wiesz, że tam nie skupiałem na fabule, tylko to był ten, wiesz, multiplay, nie? Później jak już przechodziłem całą trylogię, to już też było późno, ale jeszcze na granicy, nie? Że już cię denerwują pewne rozwiązania, ale wciągasz się w fabułę, nie? I wiesz, jesteś na wielkim pierścieniu kosmicznym, wielka mitologia, fajnie, nie? Lubisz postacie, super. Ale wiem, że jakbym miał dzisiaj zaczynać od oryginalnej trylogii Halo, to by było, wiesz, straszne przejście i bym w życiu nie pomyślał, wiesz, co może się ludziom w tym podobać, nie? Dlatego Halo najlepiej od czwórki zaczynać, wydaje mi się, dzisiaj, nie? Tak jak samo jak ludzie zaczynają Uncharted właśnie od dwójki albo od trójki, nie? Najczęściej od trójki najłatwiej wchodzi, nie? Bo dwójka jest super, ale już też jest na tym etapie, gdzie no ta mechanika może już trochę denerwować, nie? Dlatego jestem takim fanem remake'ów, bo kolejne remake'i gier pokazują, że właśnie nawet dużo bardziej niż filmy gry nadają się do remake'u, bo film możesz obejrzeć cały czas przed 40-50 lat i więcej i jakoś przeżyć to, co było wtedy, spróbować przynajmniej przeżyć i to jak wtedy przeżywało się te filmy, mieć to nastawienie. No w grach jednak musisz poświęcić sporo czasu i po prostu czasami przechodzić przez kompletnie toporne na przykład poziomy, które tylko wkurwiają w graniu i nie myślisz sobie o tym, jak reżyser, jaką miał wizję w tym momencie, w tamtych czasach, tylko myślisz sobie, okej, wtedy po prostu coś takiego przechodziło, bo ludzie mieli podejście takie, że opatrz, jaka ładna grafika na przykład, która, wiesz, w tym momencie już nie działa i jednak przez piąty, szósty poziom zaczyna to męczyć, a widzimy, ten trend się zwiększa, Mafia, Final Fantasy, było Resident Evil, widzimy coraz więcej gier, które faktycznie są remake'owane, więc może ktoś kiedyś zremake'uje trylogię Halo, może do jednej kobyły gry na przykład, tylko jedna całość, może wtedy będzie można w to zagrać, więc... Chętnie bym wtedy sprawdził. Szczególnie, że widać, że jakie to jest teraz pieczołowite dzisiaj, wiesz, te remastery, nie? I jak znaczy remake'i było... bardziej, bo remastery remake'i, tak, to jest jednak co innego trochę. No, ale wiesz, że to jednak jest już pieczołowicie robione, nie? I taki, wiesz, to jest dalej świetna fabuła, nie? Jeśli chodzi o Halo, nie? Dalej coś, co można spokojnie, no tylko trzeba już przystosować to do dzisiejszych czasów, nie? Bo to się granie się zmieniło, kultura grania się zupełnie zmieniła. Dlatego właśnie uważam, że remake'i gier to jest najlepsza rzecz
Właśnie dużo bardziej się nadają niż filmy, kiedy ludzie narzekają, no, remake za remake'iem, róbcie remake'i gier, jakby to jest najlepsze medium w tym momencie do remake'owania. A najlepiej jeszcze, wiesz, właśnie remake, ale pozmieniać pewne rzeczy, nie? Pewne rozwiązania, ale mówię też o fabule, nie? Żeby coś dostać nowego jeszcze. Ale tak jest w Final Fantasy VII, jeszcze w nie grałem, bo czekam na wersję PC-tową, ale tam wszyscy mówią, że jest grubo zmienione. Dla mnie bomba. Resident Evil liczy na to, że Mafia też będzie zmieniona w jakiś sposób. To są dalej świetne historie, więc z przyjemnością przyjmę je w nowej wersji. No dobra, rozgadaliśmy się, a tu jest jeszcze druga część pytania, więc tak może szybciutko, krótkie pytanie. Ulubione polskie gry poza Wiesiem? Czy macie jakiś tytuł, który moglibyście uznać za swoją ulubioną polską grę? Bo ja mam. Nazywa się Bulletstorm. I bardzo mi się ta gra podobała, jak wychodziła. Wiadomo, że na dzisiaj to już tak... chociaż jest wersja ta remasterowana, podejrzewam, że jak będzie dodorwanie gdzieś tanio na Switchu, to się nada idealnie. A mi się to strasznie fajnie grało. Jedna z tych gier do odprężenia się miała to fajne mechaniki z tym lasso, które można było łapać przeciwników. Generalnie fan duży pojąc rozgrywki. Ale to był jeszcze ten czas, kiedy Adrian Chmielarz chciał robić po prostu, wiecie... strzelanki i zanim mi się zachciało być tym tutaj storytellerem, tak? I robienie tych wszystkich itanów, karterów i tak dalej. Wolałem tamtego Adriana Chmielarza, no ale co zrobić? Radek, masz jakąś? Kurczę, ja mam duży sentyment do Painkillera, który by dawał mnóstwo zabawy. Propos, no. Tylko kołkownica. Wszystkie poziomy z kołkownicą, tylko te demony, wiesz, po ścianach tam przybijać, nie? I to, Jezu, jak to było rozwiązanie cudowne w tamtych czasach, nie? Patrzysz, kurczę, mogę kogoś, wiesz, przyszpilić do ściany, jeszcze, wiesz, kilka kołków i masz, wiesz, jakiegoś demona ukrzyżowanego czy coś takiego, to super wyglądało. Z tym miałem dużo zabawy. Zawsze za dzieciaka kupę razy przeszedłem Księcia i Tchórza, który mi się wydawał wtedy najzabawniejszą przygodówką w historii. I to było zabawne, nie? I miał kupę fajnych rozwiązań, taka w starym stylu pojedynkowa. I za dzieciaka miałem jedną grę, którą wszyscy kochali. Ona jest stara jak świat i nazywa się Sołtys. I tam grałeś z Sołtysem, który... Przygodóweczka taka, tak. Który tam miałeś świnkę, wszystko rozwiązywałeś sprawy sołtysowe. Była bardzo polska. To jest chyba najbardziej polska gra, jaka powstała. Jeśli chodzi o te stare przygodówki, to jeszcze był Teen Agent, którego kochałem absolutnie. Jack Orlando też jest zrobiona przez Polaków gra. Jack Orlando jest tak piękna gra. To klimat, Jack Orlando... muzyka... To była ta przygodówka, która mnie bardzo ujęła, bo to był ta przygodówka, wiesz, masz ileś tam godzin. Niby nie jest na czas, ale niby jest na czas i masz te przejścia i masz te śledztwo, które prowadzisz. Ja pamiętam, że w Jack Orlando byłem strasznie wcielony w ogóle, bo tak się da robić gry, kiedy to było. Natomiast no, była strategia Polanie, w którą sporo grałem, skoro mówimy o polskich grach. Ale Polanie 2. Ja w Polanie 2 mało grałem. Głównie grałem w Polanie 1, gdzie wszystko robiło się z mleka. Miałeś ten pasek mleka i dom za mleko budowałeś. I ludzi produkowali za mleko. Wszystko za mleko produkowałeś, nie? To było to. Nie wiem. Pewnie są jeszcze... Dying Light. Chwilę grałem, czekam na dwójkę bardziej. Trochę za późno się zabrałem w Dying Light, żeby je sprawdzić. Ale no jest uwielbiane, więc to... Chyba tyle. A wiem, co ja mówię. Przecież wspominaliśmy o tym z Radkiem. Seria Call of Juarez. Też są polskie gry przecież. Gunslinger to jest fantastyczny. Dwójka była fantastyczna, Kartel mniej, więc no. Kurczę, jeszcze pamiętam z polskich gier, pamiętam jak Chrome wyszedł. I jak ta gra wyglądała, ona była tak zabugowana, ale... Jezu, jak popatrzyłeś, jak tam trawa wygląda, jak woda, nie? To mówię, fuck, to jest polska gra. I to była ta pierwsza taka gra, wiesz, że już nasi to zrobili, nie? I no, wygląda jak zagraniczny tytuł. Też pamiętam. No, mroczny czas. No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć w takim razie. To były nasze dwa pytanka bonusowe. I tak jak wspomniałem, pozostałe pytanie, które tutaj na tej liście bonusowej mamy, prawdopodobnie zrobimy w formie jednego odcinka już w najbliższym czasie. Zachęcam was oczywiście do dalszego zadawania nam pytań i możecie robić za pomocą superchatów lub za pomocą tipów. Link macie w opisie. A my się będziemy żegnać. Był z nami Radek Pisula, Oskar Rogowski. Nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.